Dzień dobry. Za oknem ciemno, głucho, nic nie widać, tylko słyszymy szum pociągu z Krakowa do Warszawy, w którym właśnie się obecnie znajdujemy. Dzisiaj w programie Studnia, w którym mówimy o rzeczach ważnych, a właściwie najważniejszych, chcemy uchylić wieko studni z człowiekiem, którego Państwo na pewno znakomicie kojarzą. Spróbujemy co nieco od niego więcej się dowiedzieć na temat tego, w co wierzy, w kogo wierzy i jaki jest jego duch. Pamięta Pan naszą rozmowę parę lat temu w pociągu? Proszę pana, pamiętam. Jechaliśmy z targów książki. Tak. No właśnie, wtedy pan się otworzył, powiedział parę historii. Nie była jedna, proszę pana, to było kilka takich przejazdów. Ale ja tak troszeczkę skracam te nasze historie wspólnych wyjazdów. Panie Wojciechu, w studni mówimy głównie o tym, co dokładnie nas dotyczy. O duchu Bożym, o duchu świętym, o Maryi, o tym, czym żyjemy na co dzień, a czego nieczęsto chcemy mówić, o czym nie chcemy mówić w mediach. Pan mówi, ale większość nas trochę się wstydzi, bo będą nazywani szołomami, katolami, faszystami. Panie Wojciechu, w jakiego pan Boga wierzy? Rzymsko-katolickiego ogólnie rzecz biorąc. Natomiast mam kłopot z Ewangeliami, to nie ukrywam tego nigdy. Nie są czytelne dla mnie. Ale to Pan Bóg otwiera oczy, w związku z tym, jakbym miał jakoś nazwać w jakiego Boga, no to w starotestamentowego mi jest łatwiej wierzyć niż w to, co opisują Ewangelie. Czy Bóg Wojciecha Cejrowskiego jest Bogiem surowym czy miłosiernym? Stary Testament jest dużo bardziej miłosierną księgą od Ewangelii, na ile jestem w stanie Ewangelię zrozumieć. Dlaczego? Natomiast nie ma czegoś takiego jak Bóg Wojciecha Cejrowskiego. Ja żyję w rycie rzymskokatolickim. Jest Bóg zadany przez Kościół rzymskokatolicki i nie mnie kwestionować to, co Kościół nakazuje. Obecnie mamy taki pogląd w Kościele katolickim o tym, że Bóg jest dobrym tatusiem, dobrym ojcem, który przytuli, który pogłaszcze, do którego można mówić Abba, tatusiu, ojczulku. Do nie Pana Boga tej... nie wypada, to jest król. Dlaczego? No, mnie się zdaje, że nie wypada. Być może w relacji zupełnie osobistej, gdzieś poza kościołem, prywatnie, jak Pan jest przewrócony przez życie i Pan jęczy o pomoc swojego ojca, to może Pan sobie pozwolić w bardzo prywatnej, osobistej relacji na powiedzenie do króla ojczulku, bo jednocześnie jest Pańskim ojczulkiem. Natomiast w sytuacjach publicznych, jeśli jest Pan synem króla, nie wolno Panu ze względu na majestat tego króla używać tego rodzaju terminologii. Tak mi się wydaje. Synowie królowej brytyjskiej nie mówią do niej mamusiu publicznie. Raz to książę Karol zrobił publicznie na jej któryś urodzinach, kiedy do niej powiedział mamusiu publicznie i to była sytuacja mega wyjątkowa, raz jeden. Właśnie, żeby uczcić tę rocznicę. Natomiast na co dzień mówi się o królu królowa, jej wysokość, tymi godnymi słowami. To jak się pan zwraca w modlitwie wieczornej w pacierzu do Boga? Ojcze nasz, a nie tatusiu. No. Ojcze nasz. Ojcze nasz, tak. Surowy, potężny? Nie, miłosierny, kochający i tak dalej, ale jednocześnie sprawuje funkcje królewskie. I jestem mu winny uszanowanie pan jak często, królowi. Pan często mówi, że pan nie wierzy, pan wie. Pan widział dużo rzeczy w swoim życiu duchowym. W niepolskim pociągu Pendolino nic polskiego. Dziękuję. Dzięki wielkie. Słyszałem takie pana wywiady, że pan nie wierzy, pan wie. Pan widział demona. Nie to. Pan wie, że on istnieje. Pan nie potrzebuje już wierzyć, bo pan jest pewny. To bliski memu sercu egzorcysta tak powiedział, że w momencie, kiedy został egzorcystą, dostał dekret i zaczął egzorcyzmować, stracił wiarę, dlatego że już nie wierzy, tylko wie. Przez to, że obcuje na co dzień w swojej pracy z tym drugim światem, to on już nie może w niego wierzyć, że on istnieje, tylko on po prostu wie, że on istnieje. Fizycznie ten świat emanuje mówił w tych gabinetach. Mówił panu o tym świecie, jak on jest? Ja nie chcę słuchać takich rzeczy, ja się boję. Boję się demonów, nie należy się przyglądać
obrzędom satanistycznym, nawet jeśli byłyby fascynujące jakieś rzeczy, które latają po pomieszczeniu. Nie tak po ludzku nas może interesować ktoś, kto unosi przedmioty, ale mamy się temu nie przyglądać. To jest świat niebezpieczny. Porządku, ja się boję. Pan się boi okultyzmu, super, chwała panu. Natomiast w pańskich książkach chociażby jest często temat szamanizmu. Amazonia, szamani, ludzie, którzy im mają się magią. Ta historia z tym psem z książki Jana Konda, tylko to powiem, nic więcej, nie będę słuchał historii. Państwo tam dostają w książce. Czy pan się nie boi tego, że coś pana tam złapie? Boję się dlatego, że pana na różańcu jadę. Noszę tam przeróżne medaliki Benedykta, Archanioła Michała, krucyfiks mam na sobie, a nie tylko zwykły krzyżyk. Normalny, proszę pana. Co to za krzyż? No krucyfiks, po prostu krucyfiks. Po prostu prosty krucyfiks. Czyli z figurą pana Jezusa przypiętą do krzyża, a nie tylko sam znak krzyża gołego. No, jakoś pomaga. Sól egzorcyzmowaną noszę, tak, wie pan. Do tego samego pociągu wsiadł pan Owsiak. W związku z tym obsypałem wszystko solą egzorcyzmowaną dookoła na wszelki wypadek, bo on zaprasza demoniczne kulty tam na te swoje festiwale. Hare Krishna przyzywają demony. Nawet nie mówię tego imienia, bo to jest przy okazji też wzywanie jego... A no właśnie. Więc może pół. Więc no, mam respekt wobec tego świata, a jednocześnie wiem, że Pan Bóg jest od tego silniejszy. Może, póki jesteśmy blisko Pana Boga, to może oddalmy się od tej smutnej wizji no demonicznej i pomówmy o czymś przyjemniejszym, anioł stróż. Nie wiem, czy Pan wie, podobno pewna włoska mistyczka twierdziła, że duchowni mają anioła stróża po swojej prawej stronie, a my jako świeccy po lewej stronie. Czy Pan obcuje, rozmawia, modli się do anioła stróża? Nie, aż tak dobry nie jestem, aż tak Pan wysoko nie patrzy w lewo w ogóle, prawda? Swoją nie. lewą stronę. Patrzę, proszę pana, ze strachem, jakie to niebezpieczeństwo nadchodzi z lewej strony. Także przyglądam się. Lewa strona jest niebezpieczna, nie należy jej lekceważyć. Kod i te inne ruchy, one moim zdaniem są bardzo groźne. Lekceważenie ich, że to jest jakiś magnes i tak dalej. Z duchowymi rzeczami, z demonem, z diabłem? Na odwrót bym panu powiedział. Nie odwiązuje jednego od drugiego. Okej. Okay. Znaczy, nie rozumiem, jak można nie wiązać czegoś, co jest zlepione na stałe. Cały świat jest duchowy. Wszystko jest duchowe. To Pan Bóg stworzył te stołki wszystkie tutaj dookoła, w związku z tym wszystko jest dla mnie duchowe. Pański anioł stróż. Pan z nim rozmawia, przyjaciel, kolega, brat? Nie. Kuzyn? Ktokolwiek. Nie znam go bliżej. Nie zna go. Pan. Nie, ja nie jestem, wie pan, w żadnej tam oazie nie byłem, ani w tych... Nie ten wiek. Ale nawet jak był ten wiek, to nie byłem. Są jakieś takie wspólnoty, że tam się ludzie przewracają w kościołach. O tym później pogadamy. Nie dla mnie jakoś. Niektórzy twierdzą, że rozmawiają bezpośrednio ze swoimi aniołami. Nie, podobno można również poznać jego imię. Ja się modlę, nie szukam znajomości jego imienia. Będzie chciał mi szepnąć do ucha swoje imię, bo będzie jakiś cel w tym, to może to zrobi, ale ja też nie mam takiej potrzeby, żeby być po imieniu z aniołem stróżem. A nie twierdzi pan, że taka relacja... To tak jakby relacja... cię po imieniu z klawiszem, który ma mnie naprawić. Ale klawisz jest naszym stróżem w tym złego słowa znaczeniu. Użyłem daleki przenośny. Naszym... przenośni. Anioł stróż ma mi skopać tyłek, ale kiedy trzeba... Ale zaprzyjaźnić. Okej, okay, niech się pan imię. Zaprzyjaźnia. Ja próbuję cały czas być na ty... Ja jestem widocznie. Myśli pan, że w pańskich podróżach anioł stróż jest obecny praktycznie cały czas? W tych historiach, kiedy pana porywany w ogóle? Nie tylko w podróżach zawsze jest obecny cały czas, natomiast no, nie jesteśmy kumplami. Mhm. Chłodna przyjaźń. On... Nawet nie wiem, czy się przyjaźnimy. On dostał pewną funkcję, żeby mnie doprowadzić do nieba. Spełnia tę funkcję. A dał pan nagrodę, kiedy dojdzie do nieba? Kiedy pan trafi do bramy? Nie wiem, co będzie. To jest... Ale jeśli pan trafi, czy pan wynagrodzi anioła stróża swojego? No nie wiem, co będzie, jak mam wynagrodzić anioła stróża. On dostał od Pana Boga zlecenie, ma się mną opiekować. Ja go proszę o różne rzeczy. Przed każdym występem się modlę do obu aniołów stróżów moich. Jeden jest od roboty, przydzielony do pilnowania takich rzeczy jak tam BOSO, firmy moje i ta działalność moja publiczna. Więc jak idę na występie nawracać ludzi w pewnym sensie, bo stand-upy moje też zawierają rytm chrześcijański wszystkie, no to proszę obu, mojego osobistego anioła stróża, żeby mi pomagał tego drugiego i modlę się do wszystkich aniołów obecnych na sali, aniołów tego miejsca, żeby publikę prowadzili. I jeszcze ich proszę, żeby do Ducha Świętego razem ze mną się pomodlili, żeby przyszedł na tę salę, na wszystkich uczestniczących w tym występie. Dobrze, czyli mnie ma prowadzić. I publiczność też ma prowadzić, bo inaczej ten stand-up nie wyjdzie, jak publika nie reaguje. A święci? Ma pan swoich ulubionych świętych? Mam takich... Patronów? No mam patronów trzech. Jakich? Moich, tak.
No święty Wojciech, proszę pana. Okej. Czyli stawiał się w władzy i musiał uciekać z Czech do Polski. Potem nawracał dzikie plemiona. Jakoś pasujemy do siebie. Święty Stanisław Biskup, proszę pana. Królowi wytykał. I został zarąbany na ołtarzu. Tutaj też widzę pewne podobieństwa, bo ja każdej władzy wytykam. Za Kwaśniewskiego miałem wyrok kryminalny normalnie. Za wytykanie pijaństwa Kwaśniewskiemu. Więc jakieś tam podobieństwa odległe widzę. No męczennikiem nie zostałem, nie rwę się. Nie chciałbym zostać męczennikiem, gdyby mnie pan o to teraz pytał. I święty Antoni Wielki. Pustelnik. Czyli nie Padewski nie ten słynny z Bony. Haracze i wymuszenia to nie moja branża. Dlaczego wymuszenia? Jakie haracze? On gubi walizkę po to, żeby pan wrzucił do Skarbony. Tak uważam. On gubi, celowo gubi walizki, żeby ktoś poszedł do kościoła, wrzucił 20 zł i natychmiast się znajduje. Chwała mu za to w takiej sytuacji. Chwała mu, ale to nie jest mój ryt. Ja nie stosuję takich trików. Ja wolę Antoniego Pustelnika, który wymyślił życie monastyczne, eremy wymyślił, czyli życie i modlenie się w samotności. Z daleka od innych z mojej wspólnoty. Pan przychodzili nie lubi ludzi. Uczniowie do niego przychodzili, on ich wyrzucał za drugą górę, mówił, tak daleko masz być, żebym nawet dymu nie widział swojego tam roli. Tam się módl razem ze mną, ale żebym ja cię nigdy nie oglądał. Idź. To jak się pan widzi we wspólnocie kościoła? Nie dobrze się odnajduje we wspólnocie. Wspólnota. Kościół, ciało Chrystusa. No, jest wspólnotą święty ludzi. Antoni Wielki był we wspólnocie, a jednocześnie sobie sam siedział na swojej prerii na pustyni. Czyli tam. Pan kontemplatio. Samotności. Tak, ja na mojej prerii się najlepiej czuję, doskonale się modlę w samotności i w ciszy poranka. Natomiast w kościele mi jest trudniej. Rozproszenia różne. Rekolekcje ktoś blaska i mnie to. Takie rzeczy nie, nigdy bawiły? Nie byłem. Nie wiem, czy mnie bawiły. Ja nie korzystam z kościoła jako z zabawki. Skoro pan powiedział o swoich ulubionych świętych, to może pójdźmy dalej. W kościele protestanckim. To są moi patronowie, nie ulubieni święci. Patronowie, no ale przy okazji chyba lubienic, nie? Czy ja wiem? No jest sztama, pomagają, też to przeżyli, co pan przeżywa w tej chwili, pańskim właśnie, zdaniem. Właśnie nie wiem, czy pomagają, modlę się do nich, nie, bo to moi patronowie, ale... No jest pan wciąż na wolności, więc pomagają. No dobra, no. Okay. Ja się nie kumpluję z tym światem. Pan Bóg jest dla mnie królem, a nie kumplem. I nigdy nie byłem w takiej sytuacji, żebym łukał na podłodze, tatusiu pomóż, tylko zawsze ojcze. Przychodzę do ciebie, proszę cię, pomóż mi w bardzo trudnych, różnych sytuacjach. Czyli jest dystans. Uszanowanie króla. Mhm. Uszanowanie króla. Dlatego drażnią mnie brudne buty u papieża, bo uważam, że to jest brak szacunku dla funkcji, którą się sprawuje. Ja tak uważam, nie wiem, co on ma w głowie, nie? Ale gdybym zobaczył papieża w brudnych butach, to ja takie wrażenie odnoszę, że to jest brak uszanowania dla funkcji, którą sprawuje. Powinien mieć najpiękniejsze buty świata, bo on... jest znakiem Chrystusa na ziemi. Pan Jezus chcielibyśmy, żeby miał ładne buty, jeśli możemy mu takie zapewnić. No dobrze, ale mi chodzi o ten niebezpieczny w moim odczuciu proces, jaki się obecnie dokonuje w Kościele katolickim. Protestantyzacja Kościoła. Mnóstwo wspólnot charyzmatycznych, które mówią o tym, że Maria może była, ale może była człowiekiem. Módlmy się tylko do Jezusa. Uwielbienie nie ma krzyża. Krzyża już nie ma, nie potrzebujemy krzyża, bo Bóg już nas umarł, nie potrzebujemy po nim tego poprawiać. Pan jest, z tego co wiem, raczej rytu tego trydenckiego, pan jest tradycjonalistą kościelnym. W ogóle nie wiem nic o rycie trydenckim, mm-hmm. poza ogólnikowym hasłem. Mm-hmm. Ja raczej dobrze czuję i rozumiem Stary Testament, przepiękne księgi. Ale w Stanach ten ruch protestancki jest bardzo bujny. Jest, ale ja nie chodzę do protestanckich kościołów, tylko szukam sobie kościoła, w którym się porządnie msze odprawia. I muszę szukać na przykład u byłych protestantów z anglikańskiego kościoła, którzy po tym, jak lesbijki zostały biskupami w kościele brytyjskim, oni zdecydowali non possumus, poszli do Jana Pawła II i zapytali, czy mogą wrócić na łono kościoła. Kościół anglikański powstał dlatego, że Henryk VIII chciał mieć kolejną kochankę za żonę. I w związku z tym powiedział, to ja założę swój kościół własny. On się doktrynalnie niczym nie różnił wtedy od kościoła katolickiego, poza tym jednym momentem, że król nie chciał słuchać papieża, to powiedział, to odprawiamy mszę tak jak wczoraj, tylko ja jestem teraz głową kościoła, nie? I to jest jedyny z tych, nazwijmy to, protestanckich kościołów, on nie jest czysto protestancki, ale tak patrzymy na niego, który nie miał powodu, żeby odejść poza samowolką króla. I oni wrócili do kościoła rzymskokatolickiego, zachowując swoje stroje i swój sposób odprawiania mszy. Benedykt,
poprawił im mszał w kilku punktach i powiedział, możecie odprawiać. To jest kościół, do którego ja chodzę z takim poczuciem bezpieczeństwa, bo oni ortodoksyjnie podchodzą nawet do tego, w jaki sposób się ręce trzyma na ołtarzu. Ponieważ byli poza kościołem rzymskokatolickim wiele lat, to teraz chcą tak się pilnie trzymać litery. Mhm. I jak idę do byłego episkopalnego kościoła, który wrócił do nas, to mam takie wrażenie, że msza na pewno będzie porządnie odprawiona. A jak idę do zwykłego rzymskokatolickiego w Stanach Zjednoczonych, to mogę się nadziać na jakiegoś księdza rzymskokatolicki, a zachowuję się jak protestant. Czyli nie mam poczucia, czy odprawił ważną mszę, czy nie. Mam zamęt. Bardzo często. Nie wiem, czy zrobił przeistoczenie, skoro on tak cały czas się rozglądał i uśmiechał do nas wszystkich. Nie skupił się tam. Jak nie mówi ustami swoimi wprost w kielich, to ja nie wiem, czy to było ważne, czy nie. I mam szukać teraz książek z seminarium, sobie mam pożyczyć i sprawdzać, czy to jest nadal przeistoczenie, czy chybił. Gdyby obok nas siedział Jezus Chrystus, to ja bym leżał twarzą do podłogi, bo jakbym spojrzał mu w twarz, to bym umarł wtedy. Proszę pana, buty podarte noszę, sobie nie kupię, bo ja lubię zainwestować w nowe miejsca pracy. I żeby dla mnie pracowało kolejne 12 osób, które mają dzieci, ja promuję wielodzietność. Co pan myśli o tej formie, którą właśnie protestanci twierdzą, że jest najważniejsza w modlitwie, czyli uwielbieniu? Mówią, że król Dawid uwielbiał przed Arką Przymierza, którą wznoszono do Jerozolimy, tańczył, że tam mu wszystko wystawało, że się na jego żona obraziła. Czy pan uwielbia Boga w ten sposób? Tańcem? Flagą? Nie. To król Dawid se może na to pozwolić, ale cały tłum... On był królem. No, to król se może na to pozwolić. I on może tak tańczyć? Ja tak? Nie jestem królem. Król był głową państwa wtedy, i dostał królestwo wprost od Pana Boga i w związku z tym stanowił prawo. Król stanowił prawo. Pan Jezus się odwołuje w pewnym momencie do tego, czy wolno jeść w szabas. I powiedział, król Dawid wszedł do świątyni, poświęcone chleby wziął, jako król mógł to zrobić. Jego wojsko było głodne, zdarł z ołtarza chleby, zjedli. I Pan Jezus się powołuje na tamten kazus, czyli królowi wolno więcej niż panu czy mnie. Król stanowi prawo. Powinien się trzymać doktryny, ale może stanowić nowe przepisy liturgiczne. I jeżeli król Dawid tańczył, królowi wolno. No, Pan Bóg go nie rzucił w niego ogniem wtedy, a jak pan się cofnie, to za dotknięcie Arki Przymierza paluchem, nawet przez przypadek, bo się ktoś potknął, można było stracić rękę, jak się nie było królem. Więc królowi więcej wolno. No, okay, krótko kupuję to. Gdyby wolno. Obok nas siedział Jezus Chrystus, to ja bym leżał twarzą do podłogi. Bo jakbym Jezus... spojrzał mu w twarz, to bym umarł wtedy. Tak, racja, Bóg. Dziękuję. Oczywiście, ale. Szach i mat. Nie. Bóg pana podnosi. Panie Wojtku, chcę pogadać. No ale to już umarłem, pan... jestem w niebie. Porządku. O co pan go pyta w pierwszej kolejności? O nic nie mam prawa pytać. Ale on prosi. No proszę pana, nie byłem w takiej sytuacji, takie gdybalstwo. To się nie trzyma doktryny rzymskokatolickiej, to o co pan pyta. Mhm. Bo Pan Bóg nie robi takich rzeczy, nieoswojona dla mnie sytuacja, odpowiadam, nie wiem. Dobrze, w takim razie pójdźmy dalej. Umarłbym wcześniej z przerażenia, byłbym w niebie, daj Boże. I wtedy bym mnie podniósł, ale to wtedy jest rozmowa innych bytów. W porządku. To teraz pójdźmy dalej w trochę mniej przyjemne te tematy. Panie Wojciechu, dużo osób, również moich znajomych, oskarża pana, wiele osób, o to, że jest pan osobą pyszną, próżną, że pan jest zadufany, że pan myśli głównie o sobie, że pan myśli o pieniądzach, jest pan chciwy. Wymieniamy główne grzechy, główne. Chciwość, pycha. O chciwość ktoś mnie oskarża? Pierwszy słyszę. Tak. Słyszę takie to. Ja nie słyszałem. Ludzie w Polsce śmierdzi, jak się ktoś dorobił majątku. Mhm. Ogólnie. To komuna wykształciła. Mhm. Tak. W Stanach Zjednoczonych, jak ktoś odnosi sukces, w tym finansowy, to inni nie patrzą na niego z zazdrością, tylko z podziwem, że facet się narobił w swoim życiu, dorobił się majątku, super. Spróbujmy skopiować ten ryt. Zobaczmy, jak on do tego doszedł.
i spróbujmy to powtórzyć, albo po prostu przyglądajmy się temu, no fajnie, no dobrze. Czyli cieszymy się, że się bliźniemu powiodło. W Polsce komuna nas nauczyła tego, że prywaciarze byli, dorobkiewicze byli i tak dalej. Oni nas okradali, ci wszyscy Aleksandrowie Kwaśniewscy, ich ojcowie i dziadkowie, kupowali sobie wszystko za żółtymi firankami w specjalnych sklepach, mieli wille lepsze od naszych, natomiast jednocześnie promowali takie podejście, że jak masz dużo pieniędzy, to jest niedobrze z tobą. Czyli najlepiej, żebyś nic nie miał. Śmierdzi ludziom to, że ja się poza Polską dorobiłem swojego majątku. Oni nie wiedzą jakiego nawet, bo ja o tym nie opowiadam. Nie chwalę się pieniędzmi nigdy, tylko oni tak ogólne takie mają podejrzenie, że no ma firmy na trzech kontynentach, to skurkowany bogacz jakiś. Jakieś tam domy ma i wynajmuje, skurkowany. I tylko co, złodziej? Ja inwestuję każdy grosz, proszę pana, buty podarte noszę, sobie nie kupię, bo ja lubię zainwestować w nowe miejsca pracy. I żeby dla mnie pracowało kolejne 12 osób, które mają dzieci, ja promuję wielodzietność, więc u mnie bardzo wielu pracowników jest z wielodzietnych rodzin. Mnie się to podoba, że ja jestem takim gospodarzem, który daje robotę. Ja się w tym spełniam jako taki trochę większy ojciec, że u mnie, dookoła u mnie w firmie jest wiele rodzin, które żyją z tego, co ja robię. Mnie to cieszy. Natomiast ktoś z boku patrzy, tam Dorobkiewicza widzi, no dobra, no tam jego problem. Okej, okay, natomiast chciwość pan się wybronił, ale chodzi mi nie, o... Nie, chciwość pierwszy raz słyszę, to jest nowe dla mnie. Bywały takie, mówię serio, takie... Okay. Ale okej, okay, ale pycha. Proszę pana, to jest kwestia narracji. Mm-hmm. Otóż, kwestia estetyki zasadniczo. Otóż, jak ja czegoś jestem pewien, to uczciwie staję w prawdzie i mówię w taki sposób, żeby było widać, że jestem tego pewien. Ale nadal może mnie pan ograć, udowadniając mi, że się mylę. I wtedy jak mnie pan ogra, no dobra, byłem pewien, ale rzeczywiście, ma pan rację, ja nie miałem racji. Mhm. Natomiast jeżeli jestem o czymś głęboko przekonany, to nie lubię takiej narracji, która... Właśnie nie jestem pewien, ale moim zdaniem prawdopodobnie jest tak i tak. Ja wolę, jak mi ktoś prosto mówi, tak, tak, nie, nie. Tak uważam. Czyli ja jestem, proszę pana, szczery i mam jeszcze nadekspresję gestu i sposobu mówienia. I to ludzie biorą, podejrzewam, za pychę taką, która nie dopuszcza innej opinii. Ja uwielbiam starcie. Tylko z energią, takie uniwersyteckie, że się dwie idee ścierają, no udowodnij mi, ty okropny ewolucjonisto, że kreacjonizm nie ma racji, udowodnij mi, bo ja całym sobą ci dowodzę, że nie masz racji ty. I ja bym chętnie stanął do pojedynku, tylko ludzie nie stają do pojedynku, to mówią, ten pyszny, ten balon jeden, on tak głośno mówi, nie ma racji. A umył pan nogi jakiejś starszej pani, która jest wyborczynią SLD, która przychodzi do pana i pana wybruzga jakimiś strasznymi wyzwiskami? Proszę pana, to jest zły sygnał, dlatego że bliźniemu trzeba stawiać granicę taką, grzeszysz, nie chcę mieć z sobą nic wspólnego, otrzepujemy pył z sandałów albo wyrzucamy ich ze swojej grupy, wspólnoty, ze swojej wioski, albo opuszczamy ten teren. Moim zdaniem to jest fałszywy sygnał dla niej, gdybyśmy nagle jej zaczynali myć nogi, tak jakby się nic nie stało. Bliźniemu bardzo często trzeba powiedzieć ostre słowo, czy kwaśne słowo, powiedzieć, stary, nie jesteś dobry, ja ci nie chcę podawać ręki z tego powodu, co ty robisz. Dla niego to będzie być może nawrócenie czy otrząśnięcie, że ktoś mu nagle ręki nie chce podać. Jak pan jej myje nogi, to ona odbiera sygnał przeciwny. Czyli to, co ja robię, jest zasadniczo jedną z wielu dopuszczalnych opcji. No nie jest. No nie jest. Dlatego pederasta nie może dostawać komunii świętej, jeśli jest jawnym pederastą. My o tym wszyscy wiemy. On podchodzi do ołtarza, nie wyspowiadał się, jest aktywistą i tak dalej i nagle ksiądz mu komunię daje. To jak teraz? Albo Jarosław Kaczyński, który dopuszcza aborcję w sposób praktyczny, nie powinien dostać komunii świętej. No nie powinien, bo obiecywali w kampanii wyborczej likwidację aborcji, nie zrobili tego. Tylko mówią o jakimś kompromisie, który kiedyś trzeba zawrzeć, a na razie zostawmy tak, jak jest. No to nie jest zgodne z doktryną Kościoła katolickiego i w takim razie osoba, która publicznie nie odszczeka czegoś, co publicznie powiedziała, no nie powinna przystępować do komunii. To jak w takim razie interpretować słowa papieża Franciszka o tych wszystkich
jego pomysłach na temat komunii dla rozwodników, którzy żyją w nowych związkach? Czy to jest kwestia tego, że my go nie rozumiemy, czy rzeczywistość jest na rzeczy? Nie wiem. Proszę pana, encyklika jest groźna, bo jest herezją. Która encyklika? No ta tam o tych... Ta, wobec której kilku kardynałów napisało najpierw grzeczny list. Prosimy władzę naszą o objaśnienie, co papież miał na myśli, gdyż kiedy my to czytamy, to papieżu wprowadziłeś zamęt i niepokój w nas. On zignorował ten list, dostał jakiś kolejny list zignorował i za trzecim razem jest jakaś w ogóle procedura w Kościele do wypowiedzenia posłuszeństwa papieżowi włącznie. No dyscyplina nie obowiązuje w nieskończoność. Mamy dyscyplinę wobec Pana Jezusa. I jeżeli papież się sprzeniewierza doktrynie Kościoła, to w którymś momencie no, nie możemy go słuchać biernie. W tym przypadku nadal czekamy na, po coraz stanowczych listach, na jakąś odpowiedź Franciszka, co człowieku miałeś na myśli. Człowieku, papieżu, co miałeś na myśli, kiedy pisałeś te słowa, które wprowadzają ogromny zamęt w Kościele? Ja jestem zaniepokojony, Pan jest zaniepokojony, a Pan Jezus, kiedy wchodził do zaniepokojonych swoich apostołów, po tym jak oni byli steroryzowani, że został ukrzyżowany i zaniepokojeni to, co się stało w takim razie i co się stanie z nami, on wchodzi i pierwsze słowa, pokój wam. Zaprowadza pokój. Pokój wam. Papież Franciszek nie zaprowadza pokoju. A jak się pan czuje w sytuacji, że mamy dwóch papieży w Kościele w tej chwili, oburzujących? Czuję się bezpieczniej, bo o jednym przynajmniej wiem, że został legalnie wybrany i ten jeden, Benedykt, choć abdykował, ale nie zrzekł się tytułu papieskiego, jest moją ostoją. Na czym miały polegać nielegalność wyboru papieża Franciszka? Przepisy są takie, że może być 2 albo 3 głosowania dziennie na konklawę. Franciszka wybrano w 4 głosowaniu, czyli nielegalnie. Papież Franciszek złamał prawo. Zanim je zmienił, to złamał, umywając nogi kobiecie. Wielki Czwartek. Złamał przepisy kościelne. Potem dopiero je zmienił, pisząc, że może być kobieta. Natomiast zanim zmienił te przepisy, to złamał prawo. Pan twierdzi często, że... Niepokojące. Że w Kościele, w teologii jest polityka, że teologia jest polityką, formą polityki. To raczej w takim kontekście tam ludzie postulują, że Kościół ma się polityką nie zajmować. Ja na to odpowiadam, że to jest niewykonalne. Bo? Bo mamy Księgę Królów, czyli władców politycznych i teologicznych jednocześnie. Mamy Księgę Sędziów. Sędziowie rozsądzali spory polityczne, zwykłe, cywilne i każde inne. No władza sędziowska. Wszystkie nasze księgi mówią o władzy z góry. Suwerenem, czyli władcą politycznym, bo jakim innym, jest Pan Bóg. Władcą nad wszystkim. O podatkach mówi Pan Jezus. No, zupełnie nie rozumiem takiego podejścia, że można by jakoś teoretycznie wyjąć politykę z teologii. Nie da się, bo teologia jest opowieścią o polityce. Pismo Święte cały czas zajmuje się polityką. Dobrze, pan twierdzi, że lubi czytać Stary Testament. Tak, nowego pan nie rozumie. Jak można nie rozumieć Nowego Testamentu, listów Pawłowych, słów Jezusa? Listów Pawłowych bardzo łatwo nie rozumieć, bo bardzo długie zdania. Chyba do miłości. Przepiękna manifest. Bardzo mnie to cieszy, że się panu podoba i ja nie rozumiem. No proszę mi wybaczyć. Że Bóg jest miłością, ale... i że miłość jest taka i taka, cierpliwa, łaskawa. No nie rozumiem tego. Co to znaczy, że miłość jest cierpliwa, łaskawa? No, że wytrzymuje konkretnie zranienia. Wytrzymuje zranienia. Jak pana rzuci dziewczyna, to pan będzie wciąż jej wierny. Cierpliwa, wierna. Wie pan co, no nie rozumiem tego w tym wydaniu. W Starym Testamencie rozumiem wszystko. To jest przepiękny zbiór opowiadań o boskim miłosierdziu. Stary Testament. Natomiast Ewangelii nie rozumiem. No co mam panu powiedzieć? No, by mi pan dał instrukcję do telewizora. Wszystkie słowa po polsku napisane, ja nadal nic nie rozumiem. I to jest mój przypadek z Ewangelią. Czyli pan czyta, jak się modli, z Nowym Testamentem szerzej. Tak. Próbuje pan Nowy Testament jakoś przerobić? Proszę pana, próbuję. Dostałem od koleżanki jednej takie wydanie, edycja Świętego Pawła, czytanie trudne na każdy dzień. Nie, no nie trudne, to są te fragmenty, które w Kościele są czytane.
cały rok 2016 czytałem, jak już się kończył, to się tak cieszyłem, że już nie muszę dalej tego czytać, bo naprawdę no nic nie zrozumiałem, tylko się męczę. Mhm. To jest też dla mnie, tylko żeby pan dobrze zrozumiał, nie? Spróbuję. Męcząca taka nieprzyjemna lektura. Nieprzyjemna, nie chcę powiedzieć odpychająca, bo zaraz ktoś to źle zrozumie, ale po prostu no, nie jest przyjemna. A co jest przyjemnego w Starym Testamencie? Wszystko. Wszystko rozumiem, pięknie napisane. No po prostu cały czas tam, w każdym słowie obecność Pana Boga i to jest mój ojciec i król i wszystko. No, wszystko rozumiem, no każdą księgę, proszę Pana, wszystko rozumiem. Psalmy? Wszystko rozumiem. I czytam tam są sobie metafory różne dziwne, tam, porównywanie łuków do różnych. Rozumiem wszystkie, bo tak? Przypisy też czytałem i tak dalej, piękne księgi historyczne. A hymn do miłości takie trudny. A hymn do miłości nic nie rozumiem pomimo przeczytania przypisów. Okay. No, z całym uszanowaniem, bo to jest moje Pismo Święte, ale gdybym miał kolokwialnym językiem nazwać, bełkot. Słyszy pan bełkot i pan nie rozumie. Potem się pan dowiaduje, że to było po chińsku i że to, co pan wziął za bełkot, to po prostu był inny język. To ja jestem w tej sytuacji. Ja jestem Zmiana. Bardzo dobrze, proszę pana, nawrócony na Starym Testamencie. Z moim nosem, naprawdę, po co mi Nowy Testament? To na sam koniec, panie Wojciechu, pytałem księdza Piotra Pawlukiewicza tydzień temu o cierpienie, o lęk przed śmiercią. Pana o to nie będę pytał. Pana bardzo zapytam o życie. Jak pan widzi życie wieczne? Jak pan widzi niebo? Nie widzę, proszę pana, czekam jak na niebo. Ale jak pan sobie wyobraża niebo w ogóle? Nie wyobrażam sobie, bo to jest niewyobrażalne. To będzie wieczna podróż dla pana? Nie wiem, co tam będzie. Nie wiem, Pan Bóg nam nie pokazuje nieba. A czego pan może życzyć jako katolik? Lepiej niech mi pan niczego nie życzy, bo pan jest z tego innego kawałka kościoła. Coś mi pan będzie życzył, na przykład, żebym zrozumiał. Jakąś książkę mi pan podaruje, tak jak Barbarka po raz kolejny. Lepiej niech się pan za mnie pomodli, a nie życzy mi. Bardzo wielkie dzięki, panie Wojciechu, za ten program, za to świadectwo. I państwu dziękuję również za tę chwilę spędzoną przy studni w cieniu rozmów o tym, co chyba dla nas najważniejsze. Do zobaczenia z Panem Bogiem i widzimy się już za tydzień o stałej porze.